Zanim widzowie przejdziemy do odcinka, to jedna bardzo ważna informacja. Dzisiaj o godzinie 20 jest premiera Nuty Odpaliona, więc serdecznie was zachęcam, żeby być na premierze, żebyście w momencie publikacji utworu byli jednymi z pierwszych osób, które zobaczą kolejny utwór, który zdobędzie na pewno miliony wyświetleń. Więc wbijajcie, zobaczcie tą prawda nutkę, ponieważ moim zdaniem jest dobra. Ja już w tym momencie jestem po nagraniu reakcji na tą właśnie nutkę i wiem, jak ona wygląda, wiem już, jak wygląda przedpremierowa i jest na co czekać, więc koniecznie wbijajcie na premierę do Pawła na kanał, a w tym momencie możecie zobaczyć trailer. Czuję się najlepiej, co może mi dać? Ten kolejny dzień, nie myślę, tylko to biorę. Wygrywam to życie trzy razy na tak. Nie za wiele gadam, ale dużo robię. Czuję się najlepiej na świecie. Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek z Palionowa i widzowie, w dzisiejszym odcinku zostanę tajnym agentem na Palionowie. Tak widzowie, to jest plan na dzisiejszy odcinek i w tym celu będę musiał również zmienić swój ubiór, ponieważ tajny agent nie powinien wyglądać tak, jak wyglądam ja w tym momencie. Ja mam bluzę, ja mam zwykłe czarne spodnie, zwykłe białe trampki, no i po prostu nie może wyglądać tak tajny agent. Agent powinien wyglądać zupełnie inaczej. I nie wiem, czy wiecie, jak wygląda tajny agent, ale to powinien być taki gościu w takim garniaku albo jakiś takim uzbrojonym czymś, z takimi okularkami i ogólnie z takimi rzeczami. Dlaczego ja muszę się zmienić w tajnego agenta? Sprawa jest bardzo prosta. Tajny agent jest potrzebny. Często trzeba kogoś pośledzić, często trzeba się gdzieś włamać. A w tym momencie jesteśmy w idealnym momencie, żeby właśnie takie rzeczy robić, ponieważ niestety ten nie będę go wyzywał, ale ta willa szefów została przejęta przez tatę hejtera i mi się to totalnie nie podoba. I ja muszę zawalczyć jakoś o to, żeby to odbić. Zrobiliśmy w poprzednim odcinku bazę pod jego łóżkiem. No i ogólnie ta baza uważam, że jest bardzo dobra i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym, żeby ją troszkę rozwinąć, tak żeby ona wyglądała lepiej, tak żeby można było z niej zrobić faktycznie bazę tajnego agenta. No i ja, żeby móc w ogóle poczuć się jak tajny agent, muszę koniecznie zmienić skinę, dlatego w tym momencie zmieniam swój ubiór i zostaję tajnym agentem na Palionowie. Dobrze widzowie, stało się, jestem tajnym agentem na Palionowie. Patrzcie, jaki mam strój, widzicie to? Ten strój jest idealny, ponieważ co? Mam okularki, mam klatę, to jest tutaj kamizelka kuloodporna, tutaj mam na noc miejsce na spluwę. Patrzcie, widzicie to? Tu jest miejsce na broń, więc będzie trzeba zdobyć broń koniecznie, żebyśmy mogli być pełnoprawnymi tajnymi agentami. Będzie potrzebna broń, a jak wiemy, broń ma tata hejtera, więc będzie trzeba jakoś, prawda, dowiedzieć się, gdzie on takie bronie trzyma, dowiedzieć się, skąd możemy taką broń zdobyć i przede wszystkim jakoś ją zdobyć, więc mam nadzieję, że nam się to uda. No ale w dzisiejszym odcinku to nie jest najważniejsze, ponieważ dzisiaj musimy jako tajni agenci rozwinąć właśnie naszą, prawda, działalność. I teraz tak, ja mam bardzo prosty plan, ponieważ ja chciałbym... O, właśnie, to jest to. To jest zestaw, który jest potrzebny dla tajnego agenta. Ja w tym momencie robię tak, wydaję wszystko tutaj, prawda, pyk, pyk. Czekajcie, co jest grane, dlaczego ja... Tyk, o, dobra, tak, tyk, 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 tyk. Dobra, zły przycisk klikałem i teraz tak. Co musi mieć tajny agent na pierwszym slocie? Przede wszystkim to musi wywalić wszystko, co jest mu niepotrzebne, czyli takie rzeczy. To jest coś, czego tajny agent powinien nie mieć w ogóle. Więc tutaj mamy, zróbmy tak, ustawiamy sobie to tak, jak ja to miałem normalnie, pyk, pyk. Tu coś takiego. Elytra jest tam. Elytra się przyda, możemy ją mieć jako tajny agent, ale tak, krótkofalówka jest potrzebna, karta dostępu jest potrzebna, fajerwerki dajemy sobie tu na razie, no i jedzenie jest potrzebne, żeby mieć, prawda... Ojej, tu coś poszeklikałem. Dobra, tak. Okej, okay, mamy przygotowane sloty jako tajny agent. To jest nam bardzo potrzebne. Tu narzędzia będziemy mieli, ale to nie jest na pierwszym slocie. To nie jest najważniejsze. Tajny agent powinien mieć również książkę, w której będzie notował jakieś swoje rzeczy. Uprzejmie donoszę, że na kora... Dobra, to nie jest ważne. W tym momencie możemy to usunąć. Dobra, zaznaczamy i idziemy nazwać tą książkę Dziennik Tajnego Agenta. Tak trzeba to nazwać, więc robimy tak. I teraz wpisujemy. Dziennik Tajnego Agenta. Dobra, mamy to zrobione. Dziennik tajnego agenta to jest to, co my potrzebujemy. Czyli mamy nasz dziennik, dzień pierwszy. Można napisać dzień pierwszy przygotowania. Towania. Dobra, mamy dzień pierwszy przygotowania. To jest to, co musimy mieć jako tajny agent. Dobra, czy ja coś tu potrzebuję jako... Totem nieśmiertelności jest potrzebny tajnemu agentowi. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać. No i możemy uzupełnić trochę żarcie, bo widzę, że mam go dosyć sporo. O, tu też jest coś, ale dobra, tu chyba nic więcej nie potrzebujemy. To może nam się przydać, więc tajny agent powinien być na to przygotowany, żeby mieć takie rzeczy. Bo nigdy nie wiadomo, co może nas spotkać. Weźmy jedno takie jabłko. Właśnie nie wiem, dlaczego te jabłka w ogóle były w tamtej skrzynce, zamiast tu schowane. Dobra, tu i teraz tak, toastbox może nam się przydać, bo nigdy nie wiadomo, co będzie trzeba schować. I troszkę pieniędzy, żeby kogoś przekupić ewentualnie. To jest przyznanie działki, dobra, nic więcej chyba nie będziemy potrzebować stąd, tak mi się wydaje. A, na pewno będziemy potrzebować potkę na niewidzialność, więc w tym momencie możemy... Nie no, te
róże mi się tutaj tak nie podobają, że to jest szok, nie? Ale dobra, bardzo potrzebne nam będą na pewno, i to jestem pewien tego jak nigdy wcześniej, że będą nam potrzebne potki na niewidzialność, więc w tym momencie możemy sobie zrobić troszkę potek na niewidzialność, tak żeby być właśnie przygotowanym na wszystko. I z tego co pamiętam, bo już to dawno robiłem, to jest tak, potrzebujemy do tego marchewkę, potrzebujemy do tego brodawkę, potrzebujemy do tego to i potrzebujemy do tego... nie wiem co tam było, jeszcze nieważne, zaraz ogarniemy. A, gdzie mam te? Dobra, tu jest jeden glas. Dobra, i nie mam więcej? O nie, tu chyba powinny być. Dobra, są. Raz, dwa, trzy. A te możemy uzupełnić. Pyk, pyk, dobra, super, pyk, pyk, dobra. I teraz tak, dajemy tu nie, bo tu nam starczy. Dobra, raz, dwa, trzy. I teraz tak, najpierw to trzeba było zrobić brodawą, tak mi się wydaje. Już nie pamiętam tego dobrze, ale wiem, że trzeba było chyba też to dać. Aczkolwiek to chyba było na dobra, to chyba była trucizna. Ja nie wiem, za każdym razem to robię i za każdym razem zapominam, ale... Chyba teraz będę pamiętał. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, dobra, myślę tak. Muszę dać teraz chyba była Golden Carrot. Tak mi się wydaje. Więc, albo dobra, wiecie co? Ja sprawdzę to, żeby mieć pewność. Okej, wydaje mi się, że wiem jak to zrobić. Trzeba chyba dać to, żeby teraz nam się zrobiła potka widzenia w ciemności. A zaraz będziemy musieli dodać sfermentowane oko pająka, czyli dokładnie to, co tutaj przed chwilą zabrałem. I jak to damy do tego, to powinno nam się to zrobić. Tak przynajmniej piszę na przeglądarce. Z tego co na szybko sprawdziłem. Mam nadzieję, że internet się nie myli. Dobra, jeżeli tu będzie widzenie w ciemności, to jest git. Night Vision, jest dobrze, dobra, czyli sfermentowane oko pająka. I jesteśmy, jak to się mówi, w domu mamy potki na niewidzialność. Będziemy potrzebować to ze sobą, żeby mieć. Dobra, dajmy sobie tak, żebyśmy to mieli wszystko pod ręką. To wzmocnimy, bo nigdy nie wiadomo, na ile nam się to może przydać. Na nic innego chyba potki, no jeszcze mogłoby być potka na, jak to się nazywa? Fire Protection, po polsku. Po polsku Fire Protection, odporność na ogień. Tak jest, tak to jest. Dobra, invisibility, mamy to i możemy teraz dać jeszcze to, żeby wzmocnić i jest ideolo. I zaraz będziemy mogli pójść tam, rozwinąć tam naszą bazę pod tym łóżkiem, tak mi się wydaje, ponieważ tu już wszystko będziemy mieli. A i teraz co my tam będziemy potrzebować pod tym łóżkiem? Wiem, będziemy potrzebować tam skrzynkę na pewno, a ta skrzynka będzie nam tam potrzebna. Dobra, możemy zabrać jedną skrzynkę stąd, bo tu jest ich za dużo zdecydowanie. Możemy zabrać tą jedną skrzynkę, bierzemy te potki wszystkie, dobra, pyk, pyk, pyk. I możemy w tym momencie lecieć w tamtą stronę, ponieważ mamy co robić. Dobra, i teraz tak, potka na niewidzialność, git. To będziemy potrzebować, tam wezmę sobie skrzynkę, żeby właśnie do tej skrzynki chować te rzeczy jakieś i tak dalej. Więc taki jest plan, okej. I teraz co ja tam jeszcze mogę potrzebować? W bazie, crafting tam chyba mamy. Ała, te róże, jak mnie to denerwuje. Dobra, weźmy trochę żarcia tam. Tam żarcie nam się może przydać, żebyśmy mieli w zapasie. Więc to jest ważna rzecz. Mamy w zapasie żarcie. Myślę co jeszcze. Weźmy więcej tych skrzynek w takim razie, żeby tam więcej dać. Żarcie w zapasie mamy, weźmy to, żeby było światło jakieś tam też, bo nie wiem, nie pamiętam czy tam było jasno czy nie. Tutaj nic nie mamy, co by nam się przydało. Łóżko! Łóżko by się nam mogło przydać tam. Weźmy jedno łóżko takie, a może je przefarbujmy na pomarańczowo. Co? Może na pomarańczowo? Halo? Halo, czy ja tu mam gdzieś pomarańczowy barwnik? Powinienem gdzieś mieć. Tylko nie wiem gdzie. Ewentualnie się zrobi. O, mamy to i mamy to, czyli zrobimy pomarańczowy barwnik. Dobra, elegancko. A tu są łóżka jakieś czerwone. Dobra, wiem, ja jako tajny agent nie mogę pokazywać, kim ja jestem. Ja muszę mieć czerwone łóżko. Takie totalnie basic łóżko, wiecie o co chodzi. Żeby nikt się nie zorientował, kto to jest, kto jest tajnym agentem. Wiecie, na tym polega bycie tajnym agentem. Dobra, stąd chyba nic więcej nie potrzebujemy. Przydałaby nam się mapa na pewno, ale nie, chyba mapy nie. Chyba mapy wszędzie nie trzeba, bo ja już mam za dużo tych map. Ewentualnie mógłbym je przenosić. Nie ma sensu tam mieć mapę. Dobra. O, za obrazem możemy zrobić jakieś ukryte przejście, więc możemy to zabrać, więc przyda nam się również, tabliczki nam się przydadzą. Tu gdzieś widziałem tabliczki. Halo, tu gdzieś były tabliczki. Dobra, ale możemy zabrać te sztandary, one się nam też mogą przydać. Ale widziałem tabliczki, dobra, mamy tu tabliczki, świetnie. No i chyba tyle. Chyba tyle, najwyżej będziemy tu przychodzić później jeszcze i coś jeszcze doniosę, bo co jak co, ale tego jest troszkę za dużo. Dobra, oba, proszę mnie tutaj nie bić. Dobra, i teraz tak, musimy się tam dostać do tej willi. Oczywiście dostaniemy się w ten tradycyjny sposób, czyli nie drzwiami. Bo teraz nasz tradycyjny sposób to jest przez naszą tajną bazę po prostu. Dobra, czekajcie, ja to może polecę. Polećmy, pyk, bierzemy to, okej. I robimy lot w kosmos, dobra. Pyk, ja jako normalnie tajny agent możemy tu dolecieć. I teraz mam nadzieję, że nikogo tutaj nie ma, żebyśmy mogli tam na spokojnie sobie wlecieć elegancko. Tu jest to nasze wejście. I teraz ja bym to wejście jakoś chętnie zabunkrował, tak, żeby nikt... Chociaż on jest tak ukryte, że chyba nikt nie jest w stanie go zobaczyć. Dobra, mamy świetnie zrobione to wejście pod to łóżko.
Więc to jest idealne miejsce. No i teraz trzeba to jakoś rozwinąć. Będziemy potrzebować łopatę. Więc weźmy ją i zróbmy może... tutaj mamy to coś. Dobra, ale to spoko, to może być w sumie. Jak rozwiniemy to w tą stronę, dobra, coś takiego. I w tą troszkę. Dobra, to jest wielkość bazy już, która jest moim zdaniem satysfakcjonująca. Więc możemy to zrobić w ten sposób. Pyk. I teraz tu na razie dirtem, ale spokojnie, widzowie. To wszystko zrobimy jakoś inaczej za jakiś czas, tylko na początek teraz póki co trzeba zrobić to tak. Dobra, i zróbmy tak, tutaj my to, nie mamy tutaj światła tak jak myślałem, czyli stawiamy tutaj. Z drugiej strony możemy dać tak, żeby to wisiało. Pyk, 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 dobra. Łóżko dajemy w tym miejscu i dajemy skrzynki, raz, dwa. No i trzecią skrzynkę można dać. I teraz tak, trzeba zrobić sobie wyjście ewakuacyjne w razie czego. I to wyjście ewakuacyjne myślę, że można by było zrobić... nawet nie wiem gdzie. Może w tą stronę? O, wiem, ej, ja tutaj, jak w tą stronę się przekopiemy, jeżeli dobrze myślę. Czekajcie. Niedobrze. O nie, co ja się wkopałem. Dobra, ale dobrze myślę, czekajcie. Tu, nikogo tu nie ma, bo nawet nie sprawdziłem, ale nie widzę nigdzie nikogo, więc chyba nie. Dobra, jeżeli ja dobrze myślę, to w tym miejscu... O nie, nie jest dobrze. Ja tutaj bardzo dużo rozwaliłem, ale tak, widzicie to? Widzicie, gdzie ja się dostałem w tym momencie? Dobra, dajemy tak. Tu trzeba skopać tak i trzeba zejść i robić to niżej troszkę, bo troszkę nas poniosło. Więc zróbmy tak i tą bazę też całą możemy ogólnie zrobić niżej troszkę. Chociaż nie, bo tutaj nie zro... O nie, tu nie zrobimy tego niżej. Ajajajajajajajajaj. Dobra, ale tu na pewno trzeba zrobić tak. Tu trzeba od tyle zamurować to. I na górze to trzeba naprawić zaraz, bo... Tu jest strasznie ciemno, dobra, trzeba zostawić tutaj pochodnie. Tutaj pochodnie, żeby tu się nic nie zrespiło. Bo jak nas nakryje tu jakiś mob, to nie będzie miło. Dobra, i teraz musimy wyjść tędy. Nikogo nie ma chyba w tej willi teraz, bo przynajmniej nigdzie tu nie widzę, więc możemy być spokojni. I trzeba uzupełnić to, bo tu się zaczęły robić niemiłe rzeczy. Dobra, tak. I tak, idealnie, dobra, jest naprawione tak jak było. Dobra, dostałem się do willi, nikogo tu nie ma, więc jest dobrze. Ramurujemy to, trzeba przygotować całą tą bazę. Więc tu jest chyba wszystko zrobione, tak mi się wydaje. Przejście mamy git i ucieczkę mamy zrobioną w tą stronę. A i w tą stronę możemy... A i wiem jak to trzeba zrobić. Teraz trzeba zrobić tak, pyk. Coś takiego. I teraz bierzemy to, raz, dwa. I bierzemy to. I możemy dać tutaj obraz elegancki. Dobra, czy ja tu dam, dam obraz. Można dać dwa obrazy, pyk, coś takiego. I możemy zrobić tak. I stąd będzie wyjście. No i elegancko, tak mi się wydaje. Bo w tym momencie możemy jeszcze to urozmaicić tym. O, nie mam tego dużo, ale damy radę. Więc robimy coś takiego. Dobra, i tu możemy rozwalić to. Te dwa, o. I... O nie, źle postawiłem ten drugi. Jeszcze raz. Tu, daj mi to, dobra. I tu. Pyk. Jest dobrze, jest elegancko, może tak być. Tu mamy przejście za to. Tu możemy zrobić taką ścianę, żeby to jakoś wyglądało. No i co my się... O, dobra, tu możemy to jeszcze skopać jedno. Dobra, mam pomysł. Dobra, i teraz robimy z tego schody. Uwaga, schodek, pyk. Mamy to. I teraz tu. Raz, dwa, trzy. Dobra, zróbmy na cztery. I teraz raz, dwa, trzy. O nie, brakło mi, ale dobra, czekajcie, zrobimy taką taktyczną tutaj, że tak powiem, zamiankę, bo tak jak myślałem właśnie, jest tego trochę więcej, więc możemy tego skopać tu w tą stronę. I teraz czy ja się tutaj wkopię znowu w to miejsce, nie wiem gdzie ja się wkopię, ale dobra, tyle nam w zupełności wystarczy, bo możemy to w sumie zamurować tym dirtem, żeby to jakoś, żeby tu się nic nie zrespiło, żeby było git, dobra, pyk. Pyk, jest dobrze. I tu możemy zrobić tak. No i elegancko, a tu... O! Idealnie. Dobra, to jest to. I teraz tu możemy zrobić zakręt. Albo tak by można było zrobić tu zakręt w sumie. Dobra, doróbmy te schodki. Idealnie! Idealnie mi starczyło. Patrz to. Jeszcze to rozwalimy. Tu. Świetnie, to bierzemy. I możemy to dać w miejsce... Tu na przykład dajmy tak, żeby to... Albo nie, dobra, tu ten schodek był dobry. Tu ten schodek... No schodek tu miał być. Dobra, schodek. I ten bloczek możemy dać tu, żeby to jakoś wyglądało dziwnie. Dobra, mamy bazę zrobioną i zostałem tajnym agentem. Jedyne, czego mi brakuje, to broni. I potrzebuję broni.